багатські ренці, бару як оромали, ухазділе без парамісу на піях. Зайські ренці, бару як очавали, амаро мілоро, до гуда спецке чає. Зайські ренці, бару як очавали, амаро мілоро, до гуда спецке чає. Карам присіген, надя на сотекера, чапхе мандає, содуре дерева. Набуч мандухра, то заром не доспелі, і рода лапкаве, хойте авес бахтали. W październiku ubiegłego roku rozpoczęliśmy realizację projektu transgranicznego utworzenia Polsko-Słowackiego Centrum Turystyki Konnej. Jednym z zadań tego projektu jest impreza. Składa się jak gdyby z trzech części. Pierwsza, najważniejsza część to dotyczy promocji konia, promocji turystyki konnej, promocji rekreacji konnej. Koń huzulski, niesamowicie wdzięczne zwierzę, koń rodzinny. Koń, który przebojem wdarł się do hodowców, do użytkowania u nas w Polsce. Lata ostatnie pokazują, że stał się tym koniem modnym za sprawą swojego charakteru, odporności, otwartości, chęci współpracy z człowiekiem, a że jest to zwierzę średniego wzrostu, więc zarówno nadaje się dla początkujących, a ze względu na swoją wytrzymałość łączy również i daje możliwość jazdy i użytkowania przez dorosłych. Druga część to jest część, która odbywa się już po raz kolejny tutaj w Rudawce, czyli zawody konnych zabytkowych sikawek strażackich. Trzecia część, też część, która odbywa się już kolejny raz, zawody drwali. W ramach tegoż programu realizowane tu jest takie zadanie jak wystawa rękodzieła transgranicznego, czyli polsko-słowackiego. Odbywa się pokaz gotowania, pieczenia, czyli taki maleńki jak gdyby konkursik kulinarny pogranicza polsko-słowackiego. Thank you.
Te quiero.